Witam serdecznie, nazywam się Rafał Jarka. Chciałbym Wam przedstawić aplikację na system Android do obsługi urządzenia Control GSM. Jest to odbiornik, który pozwala za pomocą sieci komórkowych, tudzież SMS-ów lub dzwonienia sterować różnymi urządzeniami. Na początek instalacja programu. Wchodzimy na stronę firmy DTM System. Szukamy u dołu strony działu do pobrania. Następnie zakładka oprogramowanie. Tak. Control GSM Android. Wybieramy. Ściągamy plik. Tak. Instalujemy. I po chwili powinniśmy zobaczyć już aplikację i uruchamiamy ją, tak. Pierwsza sprawa, jeżeli już mamy aplikację, musimy podać numer swojego telefonu, znaczy karty, z której będziemy się łączyć z kartą, czy też z urządzeniem Control GSM. Także podajemy tutaj nasz numer. Tak. Mamy zapisz. Zezwalamy na dostęp do aplikacji, do SMS-ów i do książki. Ona będzie później potrzebna. W tej chwili mamy czystą aplikację, nie mamy żadnego urządzenia dodanego. Także dodajemy odbiornik. Ja mam jeden taki testowy swój odbiornik, więc tutaj mogę użyć jakiejś nazwy przyjaznej dla niego. Numer musimy podać tego odbiornika. To zadziałało, tak? I hasło domyślnie. Fabryczne hasło, oczywiście hasło admin. Musimy je sprawdzić. O, coś uciekło. Tak. I robimy dodaj. Tak, jeżeli mamy numer już dodany na liście, klikamy na niego. W tym momencie mój telefon czy ta aplikacja wysyła SMS-em zapytanie o dane i moduł w najbliższym czasie w postaci 3 SMS-ów powinien zwrócić nam wszystkie informacje, które pozwolą na wypełnienie wszystkich pól, jakie możemy konfigurować w urządzeniu. Tak, przyszedł pierwszy SMS o tym. Z chwilą powinien się pojawić jeszcze drugi i trzeci. Tak, jest drugi. Tam są informacje o wszystkich wejściach, wyjściach, nazwach. Wszystko to, co będzie w aplikacji. Jest trzeci. Tak. W tym momencie jesteśmy już wewnątrz ustawień danego modułu, który skonfigurowaliśmy na początku sobie na liście. Także mamy sterowanie tutaj informacje z wejść, sterowanie wyjść. Jedna z ważniejszych zakładek, tak, abonenci. Tutaj będziemy dodawać lub sprawdzać lub też usuwać sobie za pomocą telefonu aplikacji użytkowników na liście. No i jedna z ważniejszych zakładek, przynajmniej na początku, to ustawienia, tak, ustawienie nazw, wejść, ale o tym ewentualnie w osobnym materiale. Tutaj tylko chodzi nam o zainstalowanie aplikacji i dostanie się do tego miejsca. Tu już według własnych ustawień i preferencji ustawiamy wejścia, wyjścia zgodnie z instrukcją. Tak, włączamy, wyłączamy, robimy opis. Tutaj będziemy te wszystkie rzeczy, które nas interesują, konfigurować. Czas załączenia kanału, jeżeli jest taka potrzeba, będziemy zmieniać. Można włączać, wyłączyć obsługę urządzeń. Zmieniliśmy jakiś opis, robimy zapisz. W tym momencie zostaje wysłany SMS, który te ustawienia prowadzi do odbiornika. Oczywiście to się wszystko odbywa SMS-ami, także chwilę to potrwa. Tak, przyszła odpowiedź. OK, 6 parametrów zmienionych, także zakładka wyjścia została skonfigurowana według tych ustawień, które mamy w aplikacji.
następna zakładka. Tutaj również wstawiamy wszystkie potrzebne nam rzeczy, sterowanie z SMS-ów, sterowanie za pomocą klip. To wszystko już według własnych potrzeb instalacji. Tak, wejścia. Abonenci. Można dodać numer abonenta. Tak. Dajemy jakiś numer. I robimy dodaj. Tak, zaznaczamy, czym ma sterować, za pomocą dzwonków lub też SMS-ami, jeżeli taka możliwość istnieje. Tutaj nie ma takiej możliwości. Tak. Można podać, jakie wejścia ma mieć, ewentualnie uprawnienia administratora, jeżeli jest taka potrzeba. To jest normalny użytkownik, także na ten numer dodajemy i robimy zapisz. I ten numer pojawi się w pamięci odbiornika, będzie mógł sterować wyjściem pierwszym, czyli na przykład w naszym wypadku szlabanem, który jest do tego wejścia podłączony. Czekam, aż komunikat dotarł w SMS-ie, został dodany. Mamy taki numer na liście. W ten sposób dodajemy pozostałe numery lub pobieramy dane. Jeżeli potrzebujemy coś wiedzieć o numerze albo zmienić, wtedy wpisujemy numer, klikamy pobierz dane i dowiemy się o tym, czy taki numer istnieje na liście i jakie ma ustawienia. Tak. To jest tyle, jeżeli idzie o instalowanie i uruchomienie aplikacji i połączenie z odbiornikiem. Tak, jeżeli kończymy, to możemy wrócić do listy odbiorników, ewentualnie zmienić numer, jeżeli to będzie inna karta w naszym telefonie, np. służbowa czy drugi SIM w telefonie, wtedy zmieniamy tutaj numer na właściwy. Tak, jesteśmy na liście. Jeżeli chcemy dodać kolejny numer, klikamy dodaj, wtedy pojawi nam się możliwość dodania kolejnego urządzenia do listy. I najlepiej, kiedy ten opis zgadza się z jakąś lokalizacją, żebyśmy przy dużej liczbie tych numerów tutaj wiedzieli, który odbiornik to ten właściwy. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o aplikację Control GSM. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale.